Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Uniwersum Mortal Kombat przepełnione jest historiami setek wojowników, którzy mieli okazję brać udział w tym sławnym turnieju sztuk walki, od którego zależały losy różnorakich światów. W dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć historię jednego z najbardziej znanych wojowników, nazywanego potocznie Skorpionem. Kojarzymy go zazwyczaj z jego zaciekłych pojedynków z Sub-Zero, do których dochodziło wielokrotnie podczas kolejnych odsłon Mortal Kombat. Skorpion, będąc jeszcze człowiekiem, jako podrostek mimo sprzeciwu ojca dołączył do klanu ninja zwanego Shirariu. Jako wojownik Shinobi wyróżniał się na tle swoich towarzyszy, sławiąc swoim kunsztem cały swój klan i zyskując uznanie wielkiego mistrza. Jego niezwykłe umiejętności pozwoliły zapracować mu na przydomek Sasori z japońskiego Skorpion. Wszystko wskazywało na to, że czekała na niego świetlana przyszłość. Mimo że jego ojciec, należący kiedyś do tego samego klanu, odradzał mu pójście drogą wojownika. Gdy Skorpion postanowił podjąć jednej z misji, zleconej przez złowrogiego nekromantę Quan Chi, nie mógł wiedzieć, że odmieni ona jego życie o 180 stopni. Polegała ona na kradzieży mapy żywiołów z dobrze strzeżonej świątyni Shaolin Zakonu Światła. Gdy Skorpion przybył na miejsce, stanął oko w oko z Bichanem, znanym jako Sub-Zero, będącym wielkim mistrzem klanu Lin Kuei. Jak się domyślacie, walka była krótka, ale brutalna i skutkowała tym, że Skorpion został zabity. Były zleceniodawca Skorpiona Quan Chi, aby ocalić samego siebie, wybił cały klan Shirariu i całą jego rodzinę. Dusza Skorpiona trafiła do czeluści, gdzie miała doświadczać wiecznego cierpienia, stając się demonem. Przebywając w więzieniu dusz, ponownie miał okazję stoczyć pojedynek z Sub-Zero, który znowu przegrał, co umożliwiło opuszczenie czeluści liderowi klanu Lin Kuei. 2 lata po tych wydarzeniach, Skorpionowi udało się wydostać z czeluści i wziąć udział w turnieju Mortal Kombat, gdzie zdołał pokonać swojego odwiecznego rywala Sub-Zero. W momencie, gdy myślał, że udało mu się dokonać zemsty, dowiedział się o następnym turnieju i obraniu w nim udział swojego największego rywala. Rozwścieczony Skorpion ponownie wziął udział w turnieju sztuk walki, gdzie przegrał z Sub-Zero, lecz ten darował mu życie. Okazało się wtedy, że pod maską jego śmiertelnego wroga był ukryty młodszy brat właściwego rywala Skorpiona. Abi-chan, poprzedni Sub-Zero, nie zamordował jego rodziny, a zrobił to nekromanta Quan Chi. Skruszony były członek klanu Shirariu postanowił od tamtej pory skrycie bronić brata swojego śmiertelnego wroga, aby odpokutować zabicie jego brata. W późniejszym czasie walczyli ramię w ramię, broniąc ziemskiego wymiaru, przyczyniając się do porażki Shao Kana. Lata później, Skorpion został ponownie zmanipulowany, gdy powiedziano mu, że Sub-Zero zabił jego żonę i syna. Rozwścieczony, postanowił zabić brata swojego dawnego rywala. I gdy był już bliski osiągnięcia celu, Quan Chi zdradził mu, że to on zabił jego potomka. Po tej szokującej informacji, Skorpion przeniósł Quan Chi do piekielnego wymiaru, gdzie brutalnie torturował nekromantę, który ostatecznie został uwolniony przez Drachima i Molocha. Podsumowując, Skorpion nienawidził Sub-Zero, gdyż myślał, że był on odpowiedzialny za śmierć wszystkich, których kochał. Ostatecznie jednak, nie będąc złą istotą, postanowił odpokutować zabicie Sub-Zero i chronić jego brata, gdyż czuł się winny zbrodni, jakiej dokonał. Ogólnie rzecz biorąc, to Skorpion nie był zły, mimo że można go tak postrzegać. Często walczył po stronie sił zła, tylko i wyłącznie dlatego, gdyż obiecywano mu wskrzeszenie jego zmarłej rodziny, co było jego jedyną nadzieją na odzyskanie szczęścia, które utracił. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!